Jest 7 sierpnia i moją wyprawę na bałkańskie szczyty rozpoczynam od odwiedzi mojego ukochanego miasta Krakowa. Centrum miasta, Sukienice, Bazylika Mariacka, tłumy ludzi, jak to w sezonie. Jest nasz smok wawelski i pamiętajcie, to jest smok z 7 głowami, to nie są jego kończyny. Wiem, że się mnie trzymasz, ale no iść do pani, no już, hop, hop, hop. Ale słodziak. Styczny. No to jest robota, nie? Muzeum żywych motyli. Proszę, nie tylko motyli. Ale pięknie się prezentuje. Kierujemy się właśnie do miejscowości Tientiszte, bo będziemy wyruszać na najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny, Maglić. Z nami pomnik upamiętniający bitwę nad Sutjeską w czasie trwania II wojny światowej. No i wjechaliśmy do parku Sutjeska. Cena za wejście za jedną osobę wynosi 10 marek za mienne. W końcu udało nam się dotrzeć. Parking Prievor. No i stąd wyruszamy na najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny. Parking jest na dole, a na sam szczyt już niewiele zostało. No, zostało praktycznie kilkadziesiąt metrów do szczytu. Jeśli chodzi o stopień trudności, to ciężko powiedzieć, bo dla każdego będzie inny. Taki punkt odniesienia, myślę, najbardziej wiarygodny, to będzie po prostu porównanie do szlaku na rysy. Bardzo dobrze jest zabezpieczony. Ekspozycja, jak widzicie, no trochę jest stromo, ale myślę, że jak dla mnie to ten szlak i ta góra póki co jest rajdowa. No i jest zdobyty szczyt Maglić, 2386 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny. Zdobyty! Przed nami piękne jezioro w kształcie serca. Nie
6 godzin. Bardzo fajna, przyjemna rozgrzewka przed kolejnymi szczytami. Jest godzina 5.30, rozpoczynam wyprawę na najwyższy szczyt Czarnogóry. Wyprawę rozpoczynamy z wioski Wusanje. No i idziemy jedynym z możliwych szlaków, szlakiem czerwonym. Póki co jest bardzo dobrze oznaczony. Trasa jak na razie bardzo nudna, ale jedyne dobre to to, że jest bardzo dobrze oznaczona. Praktycznie co kilkanaście, kilkadziesiąt metrów mamy kolejny znak. Zaczynaliśmy z wysokości 1030 metrów, teraz jest 1526 metrów nad poziomem morza. Piękne widoki. Że jakieś 2 godzinki powinniśmy być na szczycie. Jakoś 1920 metrów nad poziomem morza. Szlak bardzo przyjemny, bardzo dobrze oznakowany. No i przed nami słynna jaskinia lodowa. Może śniegu nie ma, lodu nie ma, ale faktycznie jest zdecydowanie tutaj chłodniej czuć. Jak będziecie, to porównacie. Wysokość 2200 metrów, więc już niedługo będziemy na szczycie. Za nami półka skalna, no i przecudny widok. No i jest ostatnie podejście. Szlak bardzo przyjemny, banalnie prosty. Więc naprawdę nie ma co się martwić. Przepiękne widoki. A ja z Sylwią zaraz zdobędziemy szczyt. O, idzie i... No i jest 27 szczyt z Korony Europy. Zakolata, 2534 metry nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Czarnogóry zdobyty. Droga powrotna. Jak mogę podsumować ten szlak? Bardzo lajtowy, bardzo dobrze oznakowany. Piękny jesteś. Piękny. Konie, które kocham. No i moje góry.